po prostu, jeżeli chodzi o konferencję, to zaszło tutaj duże nieporozumienie. Ja po prostu byłem, wyobraź sobie, wiesz, to ja myślałem, wracasz po roku na YouTube'a, akurat mnie fałtownie, wiem, że ty nie miałeś złych intencji, ale wtedy tego nie wiedziałem. Akurat mnie fałtownie w dniu i godzinie naszej pierwszej konferencji. Ja mogę dać sobie, Wojtek, rękę ujebać, że ja nie wiedziałem. Ale ja sobie stale wierzę. W ogóle nie ma problemu, ja wierzę sobie. Ale wtedy po prostu myślałem, że zrobiłeś to specjalnie. Ale ja sobie wierzę, ja nie mam żadnych, wiesz, to jest normalne, że tak się mogło zdarzyć. W okoliczności. No, ciężko uwierzyć, ale faktycznie. Słuchaj, jaki miałbym w cel, żeby kłamać? Kurwa, gdybym was nie lubiał, to bym powiedział, kurwa. Zrobię im na złość i zrobiłem specjalnie, odpaliłem live'a wtedy, kiedy mieli konferencję i chuj. Ale no, jakoś tak nie mówiłem. To jest tylko sprawę. I też rozumiem twoje stanowisko, bo to była dla ciebie ważny moment, ważna chwila z tym powrotem, bo to był powrót po długim czasie. I ja wiem, że jeżeli ja tego się napisałem, to ja wiem, co ty czujesz jakby. Ale też musisz się postawić w mojej sytuacji. To było dla nas mega ważne, wiesz, o co chodzi. No. Ale ja rozumiem ciebie doskonale, więc jeżeli tak to wydbałeś, to zupełnie nie miało tak być. Zupełnie tak nie miało być. Ja też wiedziałem, że to jest dla ciebie ważny moment, no, znaczy mogłeś to myśleć, no, to był twój powrót, no, to wiesz, coś ważnego. No tak, ale mimo wszystko raczej nie powinny paść takie słowa, czy ja mogę się czasem przesunąć. Nawet jeżeli bym wiedział, że macie konferencję, to dlaczego ja nie mogę sobie odpalić w dzień tego dnia i tej godziny live'a mojego powrotu, kiedy macie konferencję? Nie, no, możesz, okej, zgadzam się, to możesz. Po prostu to była prośba koleżeńska, ale ja rozumiem. Wiesz, takie słabe, takie zaznaczenie wyższości, nie? No, nie wiem, nie powiedziałem, że wyższości. No, ale ja to tak odbieram, nie? Takie zaznaczenie wyższości, no, że ja nie mogę sobie odpalić live'a, bo akurat ma kto inny, nie? Nie, ale rozumiem, bo to tak od mnie odchodziło. Dobrze, wiesz, że nie odchodziło, a jeżeli chodzi o naszego live'a wspólnego, to wcale my byliśmy świeży, że jest na YouTubie. Ja dopiero zacząłem nasze live'y robić. To był chyba trzeci, czwarty live, albo piąty, nie wiem. Ale ja nawet bym nie pomyślał, że można włączyć donate'y. Tu nie chodziło o siano. I stary, pisali o BG wtedy cały czas. Mówiłem, nie piszcie o mnie, co to znaczy, Steve nie wiedział, uciekaliśmy od tematu, broniłem cię na tym live'ie. Nie, obronił mnie Boxdel, który zadzwonił do ciebie i powiedział wyłączyć donaty. Okej, ale ja nie wiedziałem nawet, że można wyłączyć donaty, bo ja się na tym nie znałem już tak. A kto ustawiał donaty na tym komputerze konkretnie? Tak, ale myślę, że ja, to nie chodziło o siano. Ale stary, nie, czekaj, mówisz, że nie wiedziałeś, że można wyłączyć donaty. A kto je ustawiał? Zbyt świeży byłem wtedy, zbyt świeży. Ale kto, nie, ale kto ustawiał te donaty na OBS-ie? No stary, ja, ale nie tylko ja, bo ja się na tym nie znam, nie znam się wtedy na tym. Dopiero, zobacz, nawet teraz nie wiem, jak włączyć donaty. Wiesz co robię, żeby włączyć donaty? Wchodzę w edycję linku i wpisuję jedną literkę więcej. No tak, można tak wyłączyć, no. No to w ten sposób włączę donaty. Ale nie możesz mnie rozmawiać o takie coś. Bo to było, nie wiem, a o siano na pewno nie chodziło, nie miałem złych intencji wtedy. I broniłem cię na tym live, siedziałem tam, sam mi mówiłeś. Siedziałem z tobą sztywno i byłem w sztabie. A kto ustawiał cel z donate'ów na wspólny odcinek Wyzwanych z Góralem? Przy mnie? No my. No właśnie, to jak o siano nie chodziło? Siedziałem obok na fotelu i ustawialiśmy ten cel donate'ów. Razem. No, okej. Okay. To jak o siano mogło nie chodzić? No przecież cel żeśmy ustawili. No to kurwa, logiczne, no ludzie mnie wyzywają, się wyłącza donaty chyba, tak? Czy nie? Czy, no bo to już kurwa, Wojtek, coś źle. Czemu nie poprosiłeś o to? Czemu nie poprosiłeś? Nie powiedziałeś, że nie wiem, jeden... A to ja musiałem prosić się? Mi się wydaje, że to jest normalne. Mi się wydaje, że to jest normalna sytuacja, kiedy człowiek automatycznie odruchowo reaguje i widzi, że wprowadzam swojego gościa. Dobrze, ale znasz mnie sobie nie od dziś i czy ja bym ci zrobił to specjalnie, powiedz mi teraz szczerze. Czy ja bym ci to zrobił specjalnie? Czy ja chciałem, żeby ci ludzie obrażali? Nie wiedziałem, jak zareagować, jak się zachować i myślę, że nawet dla ciebie to było zaskoczenie, że była taka fala hejtu, której ja nie chciałem i nawet ja się nie spodziewałem czegoś takiego, bo my się nie znaliśmy dobrze. Hejt stary nie zależał od ciebie, fakt, bo to ludzie wyzywali, ale... Ja nie chciałem, stary, żeby... Wiem, ale to jest takie... Trochę się czepiasz teraz, nie? Dobrze, nie zrobiłem tego, ale nie chodziło po prostu o siano i nie czytałem tego satysfakcji, że ciebie wyzywają, tylko mi było głupio, tłumaczyłem ciebie, widziałeś na tych środkach nawet. Myślę, że chciałem zrobić coś na złość i jeszcze potem pisałem w tym SMS-y, że nawet mówiłeś, że ci jest głupio, że taka sytuacja by się uwierzyła, że nie ma problemu, stary, czepiasz się teraz w tym momencie, troszkę się czepiasz, coś to jest nie tak. A kolejna sytuacja, bo cel był na odcinek Wyzwanych z Góralem.
I temat ucichł. Po tym live'ie temat ucichł, nikt się nie zapytał, czy kręcimy coś, czy nie kręcimy. A ty się pytałeś? Słucham? A ty się zapytałeś? A czemu ja miałem się pytać? To był twój pomysł. Miał być odcinek wyzwanych z góralem, nie odcinek górala z wyzwanymi, tylko wyzwanych z góralem. Czyli to wy powinniście zaproponować konkretny termin, żeby coś nagrać. I nawet nie powiedziałeś mi, czy mam coś nagrać, czy coś, czy nic. Nic nie było. Ale przecież wtedy byliśmy cały czas w kontakcie. No tak, ja byłem pod telefonem w każdym momencie. Byłem gotowy odebrać SMS-a i pogadać z tobą, żeby się dogadać, kiedy możemy coś nagrać. A tu cisza. Czekaj, jeszcze raz, bo donate miałem moment. A potem wyszła cała afera wtedy. Jeszcze raz, powtórz, bo donate był, to nie było słychać. A potem wyszła cała afera. Nie, wcześniej coś mówiłeś. Bo mówiłem o tym, że ja byłem pod telefonem i czekałem, aż napiszesz, kiedy możemy coś nakręcić. Nie pamiętam, co powiedziałem przed chwilą. Ale chciałem ci powiedzieć, że przecież chwilę później wyszła cała afera. Chwilę nawet później? No chyba tak. Nie pamiętam tamtych czasów, już to było dawno. No. I? No i wyszła potem cała afera. A my... Raz w miesiącu to jesteśmy odcinki. Powód, żeby ze mną nie nagrać, bo wyszła afera? Nie, to nie był powód. To nie był powód, że nawet z tobą bo wyszła afera. Powodem było to, że się całkowicie wszystko zmieniło. Ja do ciebie dzwoniłem i nie może ci nie chciałem powód wtedy. Podpisaliśmy cały czas, rozmawialiśmy, pytałeś się mnie i ja radziłem tobie. Ja się nie odwróciłem, rozmawialiśmy cały. Dopiero później, kiedy wyszedł naprawdę taki prawdziwy gnój, że ty już nawet chyba, nie wiem, czy ty już nie miałeś telefonu czy coś, ale był taki prawdziwy gnój, dopiero wtedy nasz kontakt się całkowicie urwał. Dopiero wtedy. Ale wcześniej byłem cały czas przy tobie i starałem się nie dopuścić, żeby był taki gnój. Bzdura, Wojtek. No pisaliśmy razem, no Grzegorz, ale no nie... Ja nie kwestionuję tego, że nie pisaliśmy, bo pisałeś do mnie, ale... I byłem, radziłeś się mnie, bo nie może, nie? Rozmawialiśmy. Ja nie wiedziałem, ja też nie siedziałem, nie wiedziałem, co się stało. No tak, ale to była pomoc w tym sensie, że nie przejmuj się, to minie, będzie cisza i to tyle. Stary, ale wiesz, ja nie znam sytuacji. Stefan w ogóle nie znam sytuacji. Ja wtedy jeszcze wiesz, zaczynałem YouTube i tak dalej, totalnie nie wiedziałem, co się dzieje. Nawet ja dopiero stary zobaczyłem te wszystkie nagrania i tak dalej, jak stało się o tym głośno. Wcześniej nic nie wiedziałem, nic. Nie śledziłem tego. Więc ja się powiem też, że już nie chcę kłócić, bo poznałem cię prywatnie, uważam, że jesteś spoko gościem, było wesoło, było śmiesznie i stary, to totalnie nie ma sensu kłótnia, ale też to było dawno, ja też tego nie pamiętam. Jeżeli cię uraziłem z tą konferencją, to sorry, bo to nie miało tak być zupełnie i po prostu, no, chciałem ci powiedzieć, ja akurat jestem, co lepsze, wydaje mi się, że jestem gościem, jednym z takich, który naprawdę był w stosunku do ciebie fair, podczas tego wszystkiego, naprawdę. Wojtek, a mam jedno pytanie. No proszę. Bo mówisz, że tam wspierałeś mnie i tak dalej, nie? Mam do ciebie pytanie. Kto zadał największy cios w moje serce na YouTubie? No powiedz. No kto według ciebie? Boxdel. Zgadza się? Nie wiem, nie pamiętam. Ja miałem 40 tysięcy widzów, on miał 38 tysięcy. Wojna między nami. Pisałem ci na temat właśnie tego Boxdela, że odpierdolił manianę w chuj. Słucham? To była wojna na live, czy? Tak, on miał live 38 tysięcy widzów, ja miałem live'a 42 nawet tysiące widzów. I później ci pisałem o tym, że Boxdel odpierdolił, nie? Dzisiaj? I to była osoba, która zadała mi największy cios w serce, bo ja ufałem mu, nawet zdradzę prywatnie, chciałem się przeprowadzić do tego samego miasta, gdzie mieszkał Boxdel i chciałem mieszkać tam obok niego, miał mi załatwić kurwa tam miejscówę. Tak mu ufałem. Na tyle, że chciałem się przeprowadzić nawet w tamte rejony jego, bo ufałem mu, uważałem go za kumpla. Wpierdolił mi kosę w plecy, udawał, że nie wiedział nic o tej sytuacji, a przecież sam robił aferki i gadał na ten temat. I stary, ja ci o tym pisałem, że Boxdel odpierdolił. I co? I na dzień dzisiejszy kręcisz z nim interesy. Ja nie mam do tego żalu, że ty kręcisz z nim interesy. Róbcie sobie co chcecie, ale skoro tak mnie pomagałeś, tak mnie wspierałeś, jako jedyny zostałeś, no a teraz kręcisz, kurwa, interes z nim, nie? Takie... Może źle to pojmuję, ale wydaje mi się takie to dziwne. Znaczy, ja ci nie zabraniam, może sobie z kim chcesz robić wszystko i tak dalej, ale no stary, jednak, no, jest to interes z moim, kurwa, największym chyba wrogiem, nie?
Który najwięcej gnoju mi zrobił w życiu? My już chyba wtedy dawno zdradziliśmy teraz. Ja akurat Michała bardzo lubię, naprawdę mój dobry kumpel, nie dowiaduję się na nim. No to już daleko idąca jakaś teoria. Bardzo. Ja ci powiem tak, to było 2 lata temu, ja już mam w to wyjebane, bo ja mam inne życie i tak dalej, ale kurwa, no fakty są takie i tego się nie zmieni, nie? Tak, tak, bo tam Dawid mi wysłał linkę do live'a, wiesz, ja mówię, kurczę, wiesz, przykro mi się zrobiło, że w tym momencie, wiesz, mnie atakujesz, bo też mam do siebie, nie wiem, czy miałeś mój telefon, ale też możemy pogadać, wiesz, ja jako nie mam do ciebie żadnych tu żali i tak dalej, nawet o to, że teraz mówisz, to spoko, ja rozumiem twoje zdanie, ale wiesz, no, nie no, okej, okay, spoko, no, to, no tak skomentowałeś nie inaczej, ale chciałem to powiedzieć, że na przykład w moich tutaj relacjach to nie ma jakiejś tutaj nuty fałszu, czy te emocje są nieprawdziwe, bo mówię szczerze to, co myślę. Też na przykład, no, sam ostatnio spotkałem dużą falą krytyki, też ciężki okres, ale tam sobie radnie po prostu, wiesz, no, ale tak to bywa czasem. Ale to wszystko jest szczere, nic nie jest fałszywe. No i dzięki, że zadzwoniłeś, że pogadaliśmy, bo no, no w sumie cię nie słyszałem. No. No nie wiem, Wojtek, słuchaj. Jak... Słuchaj, ja mam sam 2 koty. Tobie odszedł kot, ja cię wspierałem, powiedziałem, że chujowa akcja i szkoda, kurwa, ja bym się też poryczał. Ja cię wspierałem, widzisz. Mimo wszystko, czy było tak, czy srak, umiem się zachować w sytuacji. Nie, mimo że kogoś mogę nie lubić, ale kurwa, bez znaczenia. Jak się dzieje komuś krzywda, to ja potrafię wyrazić jakieś współczucie. No tylko, że widzisz, martwi mnie to, że ja jako... Że martwi mnie tylko ta sytuacja, kiedy to ja potrafię wyrazić współczucie, a inne osoby po prostu tak nie potrafią, nie? To mnie tak martwi trochę, no ale chuj, no takie życie ewidentnie widzisz. No akurat te słowa nie są tylko za nadzieję domikrowane, bo sam wiesz, że byłem jeden z najmniejszych, którzy mimo naprawdę ekstremalnej sytuacji, mimo wszystko w jakiś sposób starali się wspierać. Naprawdę stary. Naprawdę, myślę, że już tak było. A jeżeli chodzi o czempiona, no to nawet szkoda cóż. Powiedz sobie, że to ludzie, którzy potrafią naprawdę być w tej sytuacji mega hamscy, tacy, że naprawdę takie komentarze czy wiadomości, czy potrafią napisać, że aż człowiek myśli czasem, że naprawdę niektórzy nie mają na serca w ogóle, nie? No bo to jest ciężka historia, ale dobra. No dobra, Wyku, przychodzi do mnie Krycha za chwilę, ale dziękuję bardzo za telefon. Fajnie, że dawno cię słyszałem. Pogadaliśmy, pozdrow widzów. Nie wiem, czy tam piszą na czacie, pewnie nie obrażają, ale mam nadzieję, że nie ma takiej tragedii. No i spoko. Jeżeli byś chciał, to możesz się odwiedzić. Spoko, nie sądzę. Ja nie szukam kolegów na YouTubie już nigdy więcej. Bo ostatnia no. Sytuacja dała mi do myślenia, że tu nie ma przyjaciół. No i tyle w sumie. Dobra, ja wiem. Trzymaj się tylko. No, na razie. No, cześć.